Witam serdecznie w nowym roku 2012. Przy okazji najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pieniędzy, a przede wszystkim sportowych emocji. No, na to przynajmniej ostatnio jesteśmy skazani. Właśnie, zbliża się Euro 2012 wielkimi krokami, już tylko parę miesięcy i mamy tą samą sytuację, jeśli chodzi o polskich piłkarzy, która zaważyła na klęskach na Euro 2008, na mundialach w Niemczech w 2006, a nawet w Japonii i Korei. Oto wielu czołowych zawodników kluczowych dla reprezentacji straciło miejsca w swoich klubach i gra ogony albo jest lada moment te kluby zmieni, albo nie, gdzieś są trzymani, wysyłani na trybuny, nie grają. Pamiętamy, jak to odbiło się na obu występach turniejowych Jacka Krzynówka, który był słaby, stracił wszystkie swoje najlepsze cechy, te z eliminacji, te z meczu z Portugalią, tak wspominanego do dzisiaj. Pamiętamy, że nie grał i w Bayerze Leverkusen, potem był słaby na mundialu w Niemczech, nie grał w Wolfsburgu i potem był cieniem samego siebie na Euro 2008, to samo można powiedzieć o Ewim Smolarku i wielu innych piłkarzach, a teraz też jest niestety podobna sytuacja. Może nie dotyczy ona trzonu naszej kadry, to znaczy takich piłkarzy jak Robert Lewandowski. Mamy przerwę zimową, ale możemy się spodziewać, że Lewy, Łukasz Piszczek, czy nawet Kuba Błaszczykowski, wchodząc i grając tyle, ile gra, tej formy nie stracą ani miejsca w składzie, nie stracą, to samo z Wojtkiem Szczęsnym. Jeżeli nawet nie będzie, będą mu się przydarzały takie błędy jak teraz w tym meczu z Fulham, no jego wina, gol na 1-1, a potem strata kolejnego, ale to był ewenement. To jest cały czas zawodnik podstawowego składu. O wiele bardziej martwię się na przykład i w ogóle to jest vlog o tym, o piłkarzach polskich, którzy powinni zmienić kluby jak najszybciej, bo te, w których są, nie dają im szansę na grę, a więc i na formę na Euro 2012. Skoro mówiłem o Wojtku, Łukasz Fabiański, no umówmy się, ani występy w ubiegłym sezonie, ani też forma Wojtka nie dają żadnych szans, żeby wejść do pierwszej, do bramki, a tylko jako nadawałby się na Euro 2012 jako bramkarz grający na co dzień, o który jak wejdzie, to wiemy, że da dobrą zmianę. Aczkolwiek też jest to bramkarz na pewno, który nie zepsuje atmosfery w szatni, który swoim doświadczeniem będzie kolegów wspierał, nawet jeżeli miałby nie grać. Ja mu po prostu życzę zmiany klubu, no bo ileż można jeszcze męczyć się na ławce Arsenalu. Chciałbym go po prostu na co dzień oglądać w grze, nawet w jakiejśkolwiek innej lidze, słabszej, niech to będzie francuska, holenderska. Mówiło się nawet o Bundeslidze, proszę bardzo. Nie ma co tracić kariery na walkę, której się wygrać nie da. No ale na przykład to jest tylko rezerwowy. Rezerwowym też jest Paweł Brożek, ale zobaczmy, to jest bardzo potrzebny rezerwowy. No jednak wchodzący za lewego. A w tym sezonie tak naprawdę zagrał 6 meczów w lidze tureckiej i to chyba w 3 tylko wszedł w pierwszym składzie. Ja Ligi Tureckiej nie oglądam, ale oglądałem, a raczej wyglądałem Pawła Brożka w Lidze Mistrzów, gdzie no niestety nie dostał szansy. Był długo napastnikiem, nawet nie pierwszym rezerwowym, tylko drugim rezerwowym. Trochę kontuzja Roberta Witka mu pomogła, ale moim zdaniem nie wykorzystał tej szansy, tylko jeden strzelony gol i klub nie będzie go zresztą zatrzymywał na siłę, może odejść, tylko gdzie odejść za te pieniądze, które kosztował, czyli 2,2 miliona euro, przypomnijmy. Tu w grę wchodzi być może jakieś wypożyczenie, no ale mówiło się o wypożyczeniu póki co tylko do polskiej ligi. No prezes Wojciechowski chce ratować, jak sam mówi, pomóc Franciszkowi Smudzie, wypożyczyć Ireneusza Jelenia, to już wiadomo, że się na pewno nie uda. Nikt Jeleniowi takich pieniędzy nie zapłaci, jakie on dostaje w Lille, nawet siedząc na ławce. Notabene z Jeleniem, a do Lille jeszcze za chwilę wrócimy. Raczej myślę, że można się żegnać z perspektywą jego gry na Euro 2012 w tej sytuacji. Chociaż za chwilę Musa Sow wyjedzie na Puchar Narodów Afryki, a Jeleń dostanie szansę i ją wykorzysta, to kto wie. Kto wie? No właśnie, Jelenia jeszcze nie skreślajmy. Gorsza sprawa z Brożkiem. Może do Polonii uda się go wypożyczyć, no ale czy jemu się tu jeszcze w Ekstraklasie, gdzie po wielokroć wszystko osiągnął, co mógł, będzie się jeszcze chciało? To jest pytanie. Patrzę, że coś mi to
lata i zgasło. Więc Brożek i jego nowy klub. Adrian Mierzejewski co prawda grał trochę więcej od Pawła Brożka, ale dla Franciszka Smudy niestety ubolewam. Jest takim głębszym rezerwowym, a tymczasem jak popatrzymy na grę na jesieni Mierzejewskiego i Ludowika Obraniaka, no to moim zdaniem w tej formie Ludo się do reprezentacji na wyjściową jedenastkę na Euro 2012 nie nadaje. W Lille nie gra w ogóle, już w poprzednim sezonie był rezerwowym, ale dobrym, mocnym, wchodzącym, jego gole przecież dały Lille Mistrzostwo Francji. Teraz jest właściwie na wylocie. Zagrał w sumie w 12 meczach, czyli niby nie tak źle, na przykład w porównaniu z Kubą Błaszczykowskim, ale no to były wejścia, po pierwsze, z których nic nie wynikało, po drugie, no takie jakieś głębokie, późne minuty meczu. On, klub nie chce go zatrzymywać, chce mu dać wolną rękę, może w styczniu odejść, zwłaszcza, że latem mógłby odejść już za darmo, więc szukajmy, patrzmy, gdzie przejdzie, czy będzie grał, czy mu się będzie chciało, czy mu na tym Euro zależy. Ta zmiana klubu jest tutaj konieczna, jeżeli chce marzyć o grze, a niestety Franciszek Smuda widzi go w pierwszej jedenastce kosztem Mierzejewskiego, więc im w lepszej będzie formie, tym lepiej. Dla nas jest jeszcze parę piłkarzy, ale już nie będę o nich mówić, czy Mateusz Klich, czy Artur Sobiech, bo to jest głębokie zaplecze reprezentacji. No Sobiecha bardzo mi żal, on raczej klubu nie zmieni, no bo dopiero co przecież trafił do Hanoweru. Klicha chce się pozbyć Felix Magath z Wolfsburga, no ale to jeszcze nie jest reprezentant Polski, natomiast Sobiech w kontekście takiego dobrego zmiennika, on w ogóle przychodził do Niemiec jak taka nadzieja, że stanie się drugim lewym, nie spełni tej nadziei, ale ma jeszcze na to wiosnę, bo moim zdaniem klub nie da mu odejść niby gdzie, jak nagle dopiero co tam przyszedł. Może jeszcze się odrodzi, odbuduje. Bardzo by nam się przydał taki silny, dobry zmiennik dla Roberta Lewandowskiego, więc apel do wszystkich tych reprezentantów Polski. Panowie, jak się uda, zmieniajcie kluby, grajcie jak najwięcej.